Jeśli od dłuższego czasu masz zły nastrój, zły humor, wszystko cię dołuje, idziesz gdzieś i zamiast się cieszyć, jesteś smutny. Co na coś spojrzysz, to cię tak negatywnie kojarzy i cię zasmuca. Jeżeli jesteś w takim stanie, to mam dla ciebie bardzo fajną metodę, która ci z tym pomoże. Dobrych parę lat temu pomogła mi. Pomogła też paru osobom, którym, poleciłem tą metodę. No, tak trochę nawet łopatologicznie im wciskałem, ale pomogła. Ale pomogła, zadziałała, także wiem, że jest skuteczna. Co najważniejsze, jest banalnie prosta. Także słuchaj. Metoda jest taka. Rozejrzyj się po całym swoim otoczeniu, po swoim najbliższym otoczeniu, najlepiej po miejscu, w którym non-stop przebywasz, najwięcej przebywasz. I znajdź wszystkie rzeczy, które ci w jakiś sposób negatywnie kojarzą. Przykładowo ta koszulka, którą mam na sobie, to jest z Gry o Tron, tak? No, widziałem jeden odcinek i mi się szczerze mówiąc Gra o Tron nie podobała. Ogólnie źle mi się to kojarzy. Więc na przykład ta koszulka byłaby jedną z pierwszych rzeczy, która by poszła z Ru. I nie mówię tutaj, że trzeba te przedmioty całkiem wywalać. Możesz je sobie gdzieś wynieść, po prostu, żeby nie były w twojej przestrzeni. Na przykład na stryj, gdzieś do piwnicy. Niech one tam sobie leżą i czekają. Do momentu, aż je w końcu wypierdzielisz. No. Więc rozejrzyj się za przedmiotami, które ci się w jakiś sposób negatywnie kojarzą. Jakiś plakat, jakiś przedmiot, mebel. Albo poszukaj przedmiotów, które wywołują w tobie jakieś emocje. Na przykład jesteś dziewczyną i dostałeś od chłopaka miśka, nie? I ten chłopak okazał się niefajny, rozeszliście się i ten misiek z tobą został. I ten misiek, on wygląda niegroźnie, ale w tobie, gdy go widzisz, powstają pewne emocje negatywne, przypomina ci się tamta sytuacja. I takiego miśka, no najlepiej dać jakiemuś dziecku, komuś. Niech on pójdzie i cieszy kogoś, zamiast ciebie zasmucać. Tak samo filmy, które oglądasz. Przestań oglądać jakieś negatywne filmy, horrory, jakieś kryminały. Muszą, no niestety, odejść. Ja na przykład zawsze bardzo lubiłem muzykę. I pamiętam, że dobrych tych parę lat temu miałem dużo takich, no, dołujących piosenek. Piosenka sama brzmiała fajnie, muzyka była fajna, nie? Wszystko ładnie brzmiało, ale tekst wiedziałem, że jest o czymś negatywnym, że jest jakiś niefajny. I taka muzyka też musiała wylecieć. I pamiętam, że to było dla mnie takie, no, dość ciężkie. Wywalić prawie całą swoją muzykę. I pamiętam, że wtedy zostawiłem sobie, no, tak troszeczkę, kilka piosenek, które najbardziej mi się podobały, ale i tak, no, po pewnym czasie, no, je wywaliłem, nie? Ale mimo wszystko, no właśnie, najlepiej jest się pozbyć jak najwięcej. Tak samo książki. Książki są też bardzo istotne, bo masz na przykład jakiś kryminał czy jakąś inną książkę. Jak ją czytasz, to powstają w tobie emocje. Ja na przykład kupiłem sobie komiks Neila Gaimana Nigdzie bądź. Bardzo fajna książka, bo chciałem właśnie w wersji komiksowej, bo wiem, że jest. I sama książka, no, historia i w ogóle bardzo mi się podobała, ale grafiki, które tam były, no one były takie trochę brutalne, że tak powiem. Jeszcze jak tam pan Waldemar się pojawiał, tak, no to już w ogóle, czy Waldemar? No, jakoś tak on się nazywał. I wiecie, pamiętam, że jak doszło do mnie, żeby się pozbyć tych książek. Bo wiecie, kiedy czytasz taką książkę, to wlewasz w nią swoje emocje, swoje uczucia. I to wchodzi. I ta książka, nie dość, że ma własną aurę, to jeszcze ty ją zasilasz i ona emanuje tą aurą. I pamiętam, że jak się ich pozbyłem ze swojego pokoju, tej książki i paru innych, które miałem, no to mi się jakość snu poprawiła. Tak samo w miejscu pracy też. Jeżeli masz taką możliwość, pozbądź się, no nie wiem, ze swojego biurka, czy z innego miejsca, w jakim pracujesz. To zależy oczywiście, na ile możesz i w ogóle. Żeby się pozbyć jakichś takich negatywnych rzeczy. Właśnie ubrania tak samo. Pozbądź się takich negatywnych rzeczy. I może na początku nie widać tak tej różnicy, ale to działa. Bo z jednej strony właśnie te przedmioty, jak te książki, one przy pomocy swojej energii oddziaływują na ciebie, a pozostałe po prostu, wiecie, na zasadzie skojarzeń, coś negatywnego, czarnego nawet, nie? Już się źle kojarzy. Mam czarną parasolkę i już ona mi się źle kojarzy z pogrzebem. I już taki przedmiot, no,
Może nawet parasolka akurat jest sprzętem użytkowym, to ją może nie tyle wywalić, ile schować, żeby nie była na wierzchu, albo po prostu kupić sobie jakąś kolorową. Tak samo ubrania też się mogą kojarzyć, czarne z też no, żałobą, z czymś takim. Jeżeli masz taki styl, no ja na przykład zawsze chodzę w czarnych jeansach i nawet wtedy no dalej chodziłem w czarnych jeansach, bo je lubię. Bo takim zawsze mi się podobały, taki mam styl. I wiecie, to ze mną zostało, ale bo to mi się po prostu negatywnie nie kojarzyło. Mimo wszystko. Ale są takie rzeczy, których no mimo wszystko trzeba się pozbyć. Trzeba je... Są tym przedmiotem w otoczeniu i trzeba się ich pozbyć. Bo mają złą energię, bo nam się źle kojarzą, bo coś tam, tak? Takie przedmioty. I to się wydaje takie niby nic, co pozbywam się ich i co? I co się zmienia? I zmienia się to, że te przedmioty właśnie, czy podświadomie, czy świadomie, działały na ciebie negatywnie, obniżały cię w dół. I kiedy się ich pozbędziesz, to po prostu naturalnie podniesiesz się do poziomu zerowego. Wiesz, pójdziesz lekko w górę. Do takiego poziomu neutralnego, gdzie nic w otoczeniu nie przypomina ci o tym złym nastroju. Nie jest takim bodźcem, który ma ci ten humor pogorszyć. I kiedy ich nie ma, o wiele łatwiej jest ci zareagować pozytywnie. O wiele łatwiej jest ci się cieszyć po prostu. I wiesz, przenosisz się do poziomu pozytywnego, a jak już idziesz w górę, no to siłą rozpędu, jeszcze jak masz nastawienie, żeby iść w górę, nie, no to pójdziesz w górę, po prostu będzie ci łatwiej. I wtedy potrzeba oczywiście na to trochę czasu. Jeżeli, nie wiem, nie chcesz pozbywać się wszystkiego, to tak jak mówię, możesz wszystkie te przedmioty, po prostu zrobić listę wszystkich przedmiotów i je wynieść na przykład na strych. Wynieś je gdzieś, żeby nie były w twoim otoczeniu bezpośrednio. Tak jak mówię, jak wyciągnąłem książki ze swojego pokoju, gdzie spałem, właśnie takie negatywne, no to mi się jakoś snów od razu poprawiła. I nie musiałem w ogóle jakoś energetycznie oczyszczać ani nic, po prostu mi się poprawiła jakość snów. Taka drobna rzecz. Także jeżeli wiesz, jeżeli nie chcesz całkiem się pozbywać tych przedmiotów, to je wynieś na strych. Gdzieś je wynieś, żeby one leżały w bezpiecznym miejscu, żeby ci nie przeszkadzały, żeby ci się nie rzucały właśnie w oczy. I niech one sobie tam czekają, no tydzień to za mało, niech czekają tam miesiąc. Jeżeli po miesiącu zobaczysz różnicę, a na pewno zobaczysz różnicę, to pewnie się przekonasz do tego, aby wynieść pozostałe rzeczy. A już powiedzmy, bo pół roku będziesz już czuć, żeby tych przedmiotów, przynajmniej części, się pozbyć. Bo naturalnie twoja przestrzeń zastąpi się przedmiotami, które nie działają w ten sposób, takimi bodźcami. Wiesz, ty pozbywasz się tego, co miałeś się już dawno pozbyć, ale tego nie robiłeś. Pojawiają się nowe rzeczy w twoim otoczeniu, które zastępują, które działają według tej zasady, której, no, jeżeli ją ruszyłeś, to pewnie się jej trzymasz, nie? I z automatu twoja przestrzeń działa na ciebie bardziej pozytywnie. No to się tak wydaje, ale kolory, jakieś takie rzeczy, to naprawdę ożywia. To naprawdę poprawia jakieś przedmioty, które, no, które miło działają, takie właśnie miśki, ale nie są od osoby, która ci się źle kojarzy, nie? To działa wtedy. A jak są od osoby, która ci się dobrze kojarzy, no to już w ogóle, nie? Dobra, także to wszystko. Jeżeli materiał był dla ciebie pomocny, no to możesz napisać mi w komentarzu. A najlepiej, jakbyś wysłał komuś ten film, co do kogo czujesz, że on by pomógł tej osobie. Która czujesz, że potrzebuje takiej pomocy, takiego małego bodźca, żeby coś w swoim życiu zmienić, no to wyślij jej. Także to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. No i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej.